Witajcie kochani. W dzisiejszym odcinku podzielę się z Wami ciekawostkami na temat Urugwaju. Gdybym Wam opowiedziała wszystkie ciekawostki, to przestalibyście oglądać mój kanał. Także na dobry początek 5. Zacznę może od nazwy kraju, ponieważ Urugwajczycy mówią, że żyją w kraju pozbawionym nazwy. Ale dlaczego? Oficjalnie nazwa tego kraju to República Oriental del Uruguay, czyli Wschodnia Republika Urugwaju. Dlaczego wschodnia? Ponieważ nazwa tak naprawdę jest opisem położenia geograficznego. Urugwaj to nazwa rzeki i kraj znajduje się na wschód od niej właśnie. Nazwa pochodzi z języka Indian Guarani i oznacza rzeka malowanych ptaków. I muszę przyznać, że jest to piękna nazwa. Samych Urugwajczyków nazywa się w związku z tym Orientalczykami. Skoro jest to wschodnia republika, to mieszkańcy są Urugwajczykami lub Orientalczykami. Orientales, la patria o la tumba. Takie są pierwsze słowa hymnu urugwajskiego, czyli Orientalczycy, ojczyzna lub grób. Chcę Wam opowiedzieć o urugwajskim społeczeństwie, które nie bez powodu nazywane jest najbardziej białym narodem Ameryki Południowej. Warto wiedzieć, że w latach 1870-1920 przybywali do Urugwaju masowo Hiszpanie i Włosi. I to jest bardzo ciekawe, że aż połowa urugwajskiego społeczeństwa ma pierwsze nazwisko włoskie. Jak wiadomo, w krajach hiszpańskojęzycznych każda osoba nosi dwa nazwiska. Pierwsze po ojcu, drugie po matce. I w Urugwaju połowa społeczeństwa ma nazwiska włoskie. Wiele osób pyta się mnie, czy w Urugwaju można spotkać Indian. Otóż niestety nie można ich spotkać, ponieważ ci rdzenni, którzy tutaj mieszkali, Indianie Charrua, zostali wymordowani przez hiszpańskich konkwistadorów. W książkach do historii dzieci uczą się, że Indian Charrua pokonały choroby przywiezione przez Europejczyków. Prawda jest taka, że ostatnich 4 Indian z plemienia Charrua wywieziono stąd do Paryża, gdzie pokazywano w cyrku za drobną opłatą jako ciekawostkę. W dzisiejszym Urugwaju po Indianach Charrua została tylko tradycja picia yerby oraz nazwą Charrua określa się urugwajską reprezentację w piłce nożnej, ponieważ jest to drużyna wyjątkowo waleczna na boisku. Wiecie o tym, że Suarez może ugryźć każdego. Kolejną ciekawostkę dedykuję wszystkim zagorzałym fanom futbolu. Czy wiedzieliście o tym, że Urugwaj ma 2 medale olimpijskie w piłce nożnej? Zdobyty wprawdzie dawno, dawno temu. Pierwszy złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu z 1924 roku i wtedy to Urugwaj jako pierwszy i jedyny kraj Ameryki Południowej reprezentował właśnie ten kontynent w Europie i wygrał. 4 lata później, w 1928 roku, Urugwajczycy przywieźli złoty medal z Amsterdamu. No ale prawdziwą ciekawostką jest to, że w Urugwaju, w Montevideo, w 1930 roku odbyły się pierwsze Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które wygrali Urugwajczycy. Uczestniczyło w nich jedynie 13 krajów, tylko 4 z Europy, a Urugwaj wygrał w finale z Argentyną. W 1950 roku Urugwaj po raz kolejny wygrywa Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, tym razem organizowane w Brazylii, i pobija właśnie gospodarzy. Brazylijczycy do dnia dzisiejszego nie mogą zapomnieć Urugwajczykom tego zwycięstwa.
3-milionowy Urugwaj może pochwalić się jedną z najbardziej utytułowanych reprezentacji piłki nożnej kontynentu. Marzeniem Urugwajczyków jest to, aby w 2030 roku być gospodarzem wspólnie z Argentyną kolejnych mistrzostw świata w piłce nożnej. Jeśli chodzi o kontynent południowoamerykański, to Urugwaj od lat znajduje się na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, wolność prasy, swobody obywatelskie. W Urugwaju w przeciągu ostatnich 10 lat zalegalizowano wszystko to, co jest nie do pomyślenia dla przeciętnego Polaka. Zalegalizowano związki homoseksualne z prawem do adopcji, aborcję, a także uprawę i sprzedaż marihuany, o czym wspominałam obszernie w pierwszym odcinku. Dlatego właśnie w 2013 roku The Economist uznał Urugwaj krajem roku, najbardziej liberalnym krajem. Urugwajczycy także rządzą, jeśli chodzi o kontynent, w rankingach dotyczących poziomu edukacji, poziomu wykształcenia. I 97% społeczeństwa potrafi pisać i czytać, co nie jest takie oczywiste w Ameryce Południowej. Od 2009 roku Urugwaj, jako jeden z pierwszych krajów na świecie, uczestniczy w kampanii One Laptop Per Child, czyli jeden laptop na dziecko. Każde dziecko chodzące do szkoły podstawowej zostaje wyposażone przez państwo w komputer. Komputer razem z wszystkimi materiałami, podręcznikami potrzebnymi do nauki. W związku z czym dzieciaki chodzą do szkoły nie z ciężkimi tornistrami, ale ze swoimi lekkimi komputerami, które są w większości ładowane bateriami słonecznymi. Od niedawna, od zeszłego roku, od 2017 roku, laptopy dostają także uczniowie liceum. Urugwajczycy uwielbiają się bawić i jak tylko jest okazja do zabawy, to świętują, nie tylko podczas najdłuższego na świecie karnawału. Wiadomość, która obiegła tutejsze media w zeszłym roku, to obchody urodzin dziury w ulicy. O co chodzi? No ja też się zastanawiałam, o co chodzi. Otóż w jednej z dzielnic, całkiem niedaleko mojego domu, miasto wykopało dziurę, po czym jej nie załatało. Sąsiedzi prosili przez mniej więcej rok, pisząc listy do prezydenta miasta i nic nie przynosiło rezultatu, w związku z czym postanowili wyprawić pierwsze urodziny dziury w ulicy. Z balonami, z tortem, ze śpiewami świętowali całą noc. Na drugi dzień materiały dotarły do prezydenta miasta i dziurę załatano. Także wiecie już, jaki jest sposób na dziurawe ulice. Po prostu wyprawiajcie im urodziny. Kochani, bądźcie czujni, ponieważ ciąg dalszy ciekawostek z Urugwaju nastąpi.